czasie produkcja w Polsce nabrała ogromnego tempa. Z uwagi na konieczność dostosowania się do norm unijnych, wielu przedsiębiorców musiało odnowić swoje zaplecze techniczne. Ten ogromny postęp technologiczny obserwujemy również podczas tegorocznej edycji targów ITM w Poznaniu. Jakie nowości techniczne pomogą przedsiębiorcom usprawnić pracę? O tym w dzisiejszej relacji. Zapraszam. Przecinarka plazmowa może być jeszcze bardziej nowoczesna, jeszcze bardziej innowacyjna. No tak, właśnie w tym roku na targach próbujemy to udowodnić. Wydawało się, że w tej technologii zrobiono wszystko, co było do zrobienia, a jednak nie. Tak, nasz najnowszy produkt przede wszystkim cechuje się prędkością i wydajnością. Jaka to prędkość? Prędkości przejazdowe są rzędu 90-120 metrów na minutę, ale jak wiadomo, to nie są najważniejsze prędkości dla maszyny. Natomiast nowa konstrukcja układu napędowego spowodowała wzrost wydajności cięcia 2-4, a nawet 6-krotnie. Dla przykładu blacha 3 mm grubości jest cięta zamiast 1,5 metra na minutę z prędkością 6 metrów na minutę. W jaki sposób możemy usprawnić proces produkcji? No i też ograniczyć koszty? No, przede wszystkim wydajnością i jakością cięcia. Ta maszyna jakby cechuje się tymi dwoma właśnie aspektami. Duża wydajność, bardzo dobra jakość cięcia, także to przyspieszyliśmy. Ile możemy zaoszczędzić? No, obliczając to, sądziliśmy, że 20% to będzie wzrost wydajności tej maszyny. No, okazało się, że jest wielokrotnie większy, więc tak naprawdę jest w stanie zastąpić nawet dwie maszyny. Wzrost kosztów w stosunku do standardowych maszyn jest stosunkowo niewielki, także bardzo krótko taka inwestycja jest w stanie się zwrócić. Jest to maszyna typowo pod jeden produkt, pod produkcję kontenerów UIC, które wcześniej były produkowane manualnie. Dzisiaj wszystkie siatki są robione właśnie na tej maszynie w sposób automatyczny, w sposób jednorodny, dzięki czemu jest 100% kontrola procesu, praktycznie produkcja bezbrakowa. Jest to maszyna, która zastępuje prawie 50 osób na produkcji. Jeżeli chodzi o maszynę Makry, bardzo ważną innowacją jest system projektowania narzędzi. Przy naszej maszynie klient nie jest uzależniony od kupowania narzędzi od producenta. Projektując, maszyna automatycznie projektuje narzędzia, wybierając odpowiednią rurę, odpowiedni kształtownik, który chcemy giąć. Maszyna automatycznie dobiera całe oprzyrządowanie, które jest potrzebne do wyprodukowania danego detalu. Tutaj mamy cały komplet oprzyrządowania, zaciski, pilot z jedną kulą, nasadka przeciwpęknięciowa i śliz wygładzający. Są to narzędzia, które klient dostaje rysunki w AutoCadzie. Może automatycznie sobie je wykonać sam, nie dzwoniąc do producenta, nie szukając pomocy u nas. Jest w 100% autonomiczny w produkcji swoich detali. Praca przy innowacyjnych maszynach wymaga również odpowiedniego bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest odpowiednie obuwie. Odpowiednie to znaczy jakie? Zgadza się. Proszę Państwa, obuwie odgrywa bardzo ważną rolę przy stanowisku pracy, w których pracują poszczególni pracownicy. Produkujemy bardzo wiele modeli obuwia do branży elektronicznej. Są to buty wytworzone według normy 61340 i oznaczone oczywiście tym znaczkiem ESD, czyli dedykowane są one właśnie firmom elektronicznym. To, co jest tutaj bardzo ciekawe, to przede wszystkim to, że pracownicy pracując w takich firmach nie mogą generować żadnych ładunków elektrycznych. Polega to na tym, że jeżeli dotykamy jakiegoś elementu, półprzewodnika czy jakiegoś innego elementu, który montujemy, czy do nawigacji, do telefonu komórkowego, zostanie on od razu uszkodzony przez nasz dotyk, a więc wyładowanie elektrostatyczne, któremu zostanie poddany. To są buty właśnie ESD, które służą właśnie i są wykorzystywane w tej branży. Pracodawcy, będący bardzo często zaopatrzeniowcami we własnych firmach, kupują produkty tanie.
Tu nie chodzi o to, żeby kupować produkty tanie. Tu chodzi o to, żeby pracownik był jak najlepiej zabezpieczony. To jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa, szczególnie jeżeli chodzi o półmaski jednorazowe, to jest prawidłowe dobranie tego produktu. Wbrew pozorom to nie jest takie proste. Na różne osoby, czy do różnych osób dopasowujemy różny sprzęt. I o ile pracodawca zdaje sobie z tego sprawę, kupując na przykład różnego rozmiaru buty, nawet jeżeli to jest ten sam model dla różnych pracowników, no bo każdy ma inną nogę i to pracodawca sobie zdaje z tego sprawę. Pracodawca zdaje sobie sprawę, że dla pani musi zakupić mniejsze rękawiczki, dla panów większe rękawiczki. To w środkach ochrony dróg oddechowych, szczególnie przy półmaskach, no niestety dla większości kupują to samo. Okazuje się, że w tych zakładach, których badaliśmy, no niestety, pracodawca kupował jeden model półmaski i o ile ten model był bardzo dobry na mężczyzn mojej budowy, czyli dużych, z dużymi twarzami, o tyle na drobne panie, no niestety były te półmaski za duże, a przez to, że były za duże, były nieszczelne, jak były nieszczelne, to znaczy, że były nieskuteczne. Nasza przecinarka cechuje się tym, że jako właśnie innowacyjny produkt korzysta tutaj ze źródła laserowego, które jest oparte o budowę diodową. Przekaz tej wiązki jest za pomocą światowodu. Bardzo oryginalnym rozwiązaniem w tej przecinarce jest to, że źródło laserowe jest naszej własnej produkcji, jak i również światowód. Tego większość firm o sobie nie może powiedzieć. Nie korzystamy tutaj z podzespołów firm dostępnych ogólnie na rynku. Tworzymy tutaj własną technologię, tworzymy własne maszyny w oparciu o własne doświadczenia. Na tegorocznych targach ITM prezentujecie Państwo nowoczesną prostowarkę do blachy. W jaki sposób usprawnia ona pracę zakładów przemysłowych w naszym kraju? Maszyna, którą tutaj prezentujemy, prostowarka do blach Flatmaster 50, zresztą pozwolę sobie nadmienić, ubiegłoroczna laureatka złotego medalu edycji targów poznańskich, pozwala naszym klientom detale w metalu, które są po cięciu, zdeformowane bądź pełne jeszcze naprężeń, doprowadzić do stanu podniesienia ich jakości, wyprowadzić do oczekiwanej płaskości, w ten sposób oszczędzając na materiale, na czasie pracy, a przez to uzyskując tańszym kosztem lepszy efekt, który będzie dla klienta interesujący. W jaki sposób działa konkretnie? Jest to wielowalcowa maszyna. W tym przypadku jest to maszyna 21-walcowa, która poprzez przeginanie powoduje wyprostowanie detalu, a jednocześnie naprężenia tkwiące w materiale w maksymalnym sposób je usuwa. Mogę tylko powiedzieć, że jeden z ostatnich klientów, który zakupił troszkę większą maszynę, co prawda, do tej pory pracowało przy prostowaniu w sposób ręczny, a więc z dużym wysiłkiem, trudno i wymagające dużego doświadczenia, ale i ostrożności przy pracy, 20 osób. Dzisiaj tą maszynę obsługują 2 osoby. Kolejna nowatorska maszyna, jest to urządzenie do obróbki rur i profili. No jak to działa, bo to jest, zdaje się, premiera w naszym kraju. No tak, jest to absolutna premiera. W Polsce nie mieliśmy do tej pory takiego urządzenia. Były urządzenia laserowe, natomiast urządzeń plazmowych tego typu jeszcze nie było. Czym się charakteryzuje? Przede wszystkim wiele możliwości. Jesteśmy w stanie tym urządzeniem obrabiać profile, rury oraz kształtowniki. Kształtowniki typu celowniki, kątowniki, profile zamknięte, prostokątne, kwadratowe i wszelkie średnicy rury. A co jeśli chodzi o te innowacyjne rozwiązania? No, zastosowano wiele. Przede wszystkim urządzenie poza swoją technologią i dużą wydajnością zdecydowanie zmniejszyło hałas cięcia plazmowego. Ponieważ komora cięcia jest całkowicie zabudowana w tym urządzeniu, hałas zmalał 3-krotnie. Jesteśmy w stanie obserwować ten proces cięcia. Ponadto doskonała jest skuteczność odciągania. Co jeśli chodzi o jakość produktu?
No jakość świetna, naprawdę wydajność jest tutaj, no nie chcę być gołosłowny, ale w stosunku do normalnych technologii jest kilkusetkrotnie wyższa tak naprawdę. Czyli zastąpienie konwencjonalnego cięcia na piłach, frezowania, czy też mierzenia, trasowania wielu operacji technologicznych, które nam towarzyszą zawsze, jednym urządzeniem, to jest jakby to, czego oczekiwali klienci. Tak naprawdę urządzenie powstało dlatego, że klienci od 2 lat stale pytali się, kiedy takie urządzenie powstanie. No i jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Ile to kosztuje? Kosztuje stosunkowo niedużo. Kosztuje 10-krotnie mniej niż podobne urządzenia laserowe, więc tego typu urządzenie jesteśmy w stanie kupić w granicach 400-500 tysięcy. Innowacyjność w branży stalowej to głównie produkty płaskie. Takim motorem napędowym oczywiście tutaj jest przemysł samochodowy, ale produkty płaskie mają bardzo szeroki zakres zastosowania i tutaj również te nowe gatunki mają coraz większe zastosowanie. To jest też nasz cel, żeby spółka to po prostu wykorzystała. Oprócz tego segmentu wprowadzamy do sprzedaży rury gorącowalcowane ze szwem konstrukcyjne. Jest to produkt na polskim rynku stosunkowo mało znany, ale w poszczególnych zakresach wymiarowych można jest powodzeniem stosować jako zamiennik rur gorącowalcowanych bez szwu, które są na ogół droższe, jak również mają sporo ograniczeń, jeżeli chodzi na przykład o same długości, które możemy uzyskać. Z tych rur głównie między innymi były budowane stadiony w Polsce i część tych obiektów, które tutaj wymieniłem, to były dostawy właśnie tego typu produktów na polski rynek. Zarówno przez wystawców, jak i zwiedzających targi ITM postrzegane są jako najlepsze i najbardziej efektywne miejsce prezentacji najnowszych technologii dla różnych branż, metalurgii, spawalnictwa, odlewnictwa i pneumatyki, a także jako ważne źródło informacji o bieżącej sytuacji na rynku. Nie ma w tym stwierdzeniu żadnej przesady. Zaproponowane na targach najnowsze technologie mają bardzo ważne zalety. Przyczyniają się do podniesienia opłacalności produkcji i mają wymierny wpływ na redukcję kosztów.